Kopciuszek Czy wiecie o tym, że zawsze warto być dobrym i uczynnym? Oto dzieje pewnej panienki, której los nie oszczędzał, jednak jej dobre serduszko sprawiło, że. Zresztą, przekonajcie się sami. Dawno, dawno temu w pewnym miasteczku żyła sobie szczęśliwa rodzina. Ojciec pracował i dbał o to, żeby w domu niczego nie brakowało, a matka zajmowała się gospodarstwem. Mieli córeczkę, którą bardzo, ale to bardzo kochali. Okrutny los sprawił, że matka dziewczynki zmarła, a po jakimś czasie ojciec ożenił się z drugą kobietą. I od tej pory życie dziewczynki zmieniło się bardzo. Macocha okazała się kobietą złą i zarozumiałą, a w dodatku wprowadziła się do domu ojca z dwiema córkami, które były równie niedobre jak ich matka. Dla rodziny nastały ciężkie czasy. Macocha i jej córki całymi dniami wylegiwały się w łóżku. Przymierzały stroje lub wymyślały coraz to nowe fryzury. Gospodarstwem musiała zajmować się biedna środka. Macocha coraz to wynajdowała jej nowe zajęcia. Wymyj garnki, kocmołuchu! krzyczała. Wyszoruj podłogi, niezdaro! Jeszcze nie ugotowałaś obiadu, leniwa dziewczyno? I tak od rana do nocy. Środka mieszkała w maleńkiej, zimnej i pustej zdepce pod dachem, a macocha i jej dwie córki panoszyły się w wielkich, przestronnych i pięknie urządzonych komnatach. Nawet ojciec dziewczynki nie mógł nic na to poradzić. Macocha była tak złą kobietą, że wszyscy się jej bali, i nikt nie odważył się jej sprzeciwić. Dlatego środka znosiła swój los z pokorą i w milczeniu. Czasem, tylko kiedy nikt nie widział popłakiwała cichutko siedząc przy zakopconym kominie. Dlatego przezwano ją Kopciuszkiem. Mimo, że nosiła takie przezwisko, była to dziewczyna bardzo piękna, miała jasne, gęste włosy, ogromne niebieskie oczy i tak miły uśmiech, że tylko macocha i dwie niedobre siostry nie umiały tego dostrzec, a może właśnie widziały, jak ładny jest Kopciuszek i były tak bardzo zazdrosne. Pewnego razu Macocha przybiegła do domu zdyszana i bardzo przejęta. — Chodźcie tutaj, moje drogie! — zawołała do córek. — Chodźcie czym prędzej, a ty kopciuchu do garów! I nie plącz się tutaj! — O co chodzi, mamo? O co chodzi? Córki przestępowały z nogi na nogę. — Moje drogie! Książę wyprawia w pałacu wielki bal i oczywiście jesteście tam zaproszone. Możecie wyobrazić sobie, jaki zaszczyt Was spotkał, a Wy, moje kochane, Wy jesteście tak piękne, że z pewnością którąś z Was książę wybierze na żonę i spojrzała na swoje córki. Jedna była bardzo chuda i miała haczykowaty nos, a druga bardzo gruba i koślawo chodziła. Ale najgorsze było to, że ich miny były zawsze skrzywione i niezadowolone. Jednak macocha uważała, że ma najurodziwsze córki na świecie. A więc do roboty, moje miłe, macocha klasnęła w dłonie. — Kopciuszku! — Kopciuszku! Trzeba wyprasować najstrojniejsze suknie moich córek. Wyczyścić najładniejsze trzewiczki i sprawdzić, czy rękawiczki, kapelusze i wstążeczki są w komplecie. No, na co czekasz, guzdrało? Do roboty. Od tej pory każda chwila mijała na przymierzaniu, skracaniu, zwężaniu, prasowaniu, krochmaleniu i odświeżaniu sukien. Kopciuszek uwijała się, jak mogła najlepiej. Starsza siostra szła na bal w czerwonej, aksamitnej sukni, powłóczystej, ozdobionej długim trenem młodsza w złotej, mieniącej się i błyszczącej. Tuż przed samym balem Kopciuszek musiała uczesać obie siostry. Zgodziła się na to z ochotą, bo serce Kopciuszka było bardzo dobre i życzliwe. Kopciuchu, chciałabyś pójść na bal? spytała jedna z sióstr. Nie, szepnęła Kopciuszek. Nie dla mnie takie rozrywki. Pewnie, że nie dla ciebie kocmołuchu, fuknęła druga. I uczesz mnie szybciej, bo się spóźnimy. Siostry długo jeszcze stały przed lustrem, poprawiały suknie. Malowały usta czerwoną pomadką, skrapiały się perfumami i co chwila zamieniały torebki i rękawiczki. Wreszcie nadeszła odpowiednia pora i wyjechały na bal. Kiedy zamknęły się za nimi drzwi, biedny kopciuszek zapłakała rzewnie. Też chciałaby pójść na bal. Też marzyłaby o tym, żeby zobaczyć piękny pałac, samego księcia. I usłyszeć wspaniałą muzykę. I kiedy tak płakała, nagle dobiegło jej uszu pukanie do drzwi. W progu stanęła chrzestna matka Kopciuszka. Dlaczego płaczesz, kochane dziecko? Zapytała. Kopciuszek cichutko i nieśmiało opowiedziała o balu i o tym, jak bardzo chciałaby się tam znaleźć. Nic się nie martw, odrzekła chrzestna matka, ale rób to, co ci powiem, bo trzeba wam wiedzieć, że chrzestna matka Kopciuszka była wróżką. Kopciuszku, przynieś z ogrodu dużą dynię. Nakazała. Kiedy dynia leżała na stole, wróżka dotknęła ją swoją różdżką i nagle przed kopciuszkiem pojawiła się przepiękna, bogato zdobiona kareta. Za chwilę matka chrzestna zajrzała do mysiej norki. Wyciągnęła stamtąd sześć myszek, dotknęła je laseczką i zamieniła je w sześć wspaniałych rumaków, które zostały zaprzęgnięte do karety. Teraz Kopciuszek przyniosła pułapkę, w którą złapały się szczury. Chrzestna matka raz dwa zamieniła jednego z nich w wąsatego woźnicę, a z przyniesionych z ogrodu sześciu jaszczurek wyczarowała sześciu lokajów. Kopciuszek była zachwycona. Jednak szybko się zasmuciła. Bo przecież nie miała pięknej sukienki, a jedynie stare łachmany. Wtedy chrzestna matka skinęła znów swoją różdżką i stary fartuszek kopciuszka zamienił się w suknię tak cudowną, że trudno ją nawet opisać. Była śnieżno-biała, wyszywana czerwonymi rubinami, a przy ramieniu miała wpiętą purpurową różę. Zaś na nogach Kopciuszka złociły się śliczne, zgrabne pantofelki. Kopciuszek mogła jechać na bal. Zanim jednak wyruszyła, chrzestna matka ostrzegła ją: Pamiętaj, Kopciuszku, że możesz bawić się na balu jedynie do północy. Gdy zegar wybije dwunastą, Karoca znów stanie się dynią, rumaki myszami, woźnica szczurem, a ty? Zwyczajną biedną dziewczyną. Tak działają czary. Kopciuszek obiecała dotrzymać słowa i kareta ruszyła. Kiedy zajechała do pałacu natychmiast dano znać księciu, że oto na bal przybyła nikomu nieznana, śliczna księżniczka. Zaciekawiony młodzieniec szybko wybiegł na dziedziniec i zatrzymał się zdumiony. Oto z karety wysiadła tak urodziwa dziewczyna, że serce zabiło mu mocno. Podał jej ramię i wprowadził do wielkiej sali, gdzie właśnie trwał bal. Kiedy para weszła do komnaty, zamilkła muzyka, ucichły szmery i śmiechy bo widok tak ślicznej panienki wszystkich zdumiał, ale książę klasnął w ręce i skrzypce znów zagrały. Wtedy młodzieniec poprosił Kopciuszka do tańca, a byli tak przecudną parą, że zgromadzeni goście z zachwytem patrzyli, jak wirują w tańcu. Książę nie odstępował nieznajomej ani na krok. Zapraszał ją do stołu, częstował najlepszymi smakołykami i nie mógł nacieszyć oczu jej urodą. Nawet stary król patrzył z zachwytem na wdzięczną twarzyczkę panienki. Na balu bawiły się także złe siostry, ale nie poznały Kopciuszka. Były przekonane, że do pałacu przybyła jakaś księżniczka. I oczywiście były bardzo, ale to bardzo zazdrosne. Kiedy zegar wybił kwadrans przed północą, Kopciuszek, pamiętając o radach Matki Chrzestnej, szybciutko opuściła balową salę. Kiedy przybyła do domu zachwycona i roześmiana, podziękowała ciotce z całego serca. Poprosiła także o pomoc, bo następnego dnia znów Miała stawić się na balu, tak sobie życzył książę pan. Niedługo później wróciły siostry Kopciuszka. Niezadowolone kręciły się przed lustrem, ściągając balowe ubrania. Rozmawiały między sobą, a Kopciuszek wszystko słyszała. Widziałaś, jaką suknię miała ta nieznajoma? Jedna z sióstr aż skrzywiła się z zazdrości. A jak książę na nią patrzył, druga ze złością wyjmowała z włosów ozdobne szpilki. Skąd ona się tam wzięła? I podobno jutro także ma być na balu. Coś podobnego fuczały niezadowolone siostry. Następnego dnia znów wybrały się na bal. A gdy tylko zamknęły za sobą drzwi, zjawiła się chrzestna matka i tak jak poprzednim razem, wyczarowała Kopciuszkowi karetę, rumaki i strojną sukienkę, jeszcze piękniejszą od poprzedniej. I tym razem przestrzegała Kopciuszka. Pamiętaj tylko, żeby wyjść z balu tuż przed północą. Kopciuszek, Znów bawiła się doskonale. Książę tańczył tylko z nią, zabawiał rozmową, oprowadzał po pałacowym ogrodzie i można chyba powiedzieć, że zakochał się w pięknej nieznajomej. Kopciuszek była tak szczęśliwa, że zapomniała o obietnicy danej matce chrzestnej. Dopiero gdy zegar wybijał północ, przypomniała sobie o tym i szybciutko zbiegała z pałacowych schodów na dziedziniec, aby jak najprędzej wsiąść do swojej karety i odjechać. Śpieszyła się tak bardzo, że zgubiła po drodze złoty pantofelek. Znalazł go książę, podniósł i schował. Tymczasem północ minęła. I zniknęła kareta, piękne konie, woźnica, a Kopciuszek pozostała na polnej drodze nie w balowej sukni, ale w starym fartuszku. Czym prędzej jednak pobiegła do domu, tak aby nikt nie zorientował się, gdzie była. Kiedy siostry wróciły, z przejęciem opowiadały matce o tym, co stało się podczas balu. Matko, mówiły. Piękna, nieznajoma znów tam była, ale o północy uciekła szybko schodami w dół i został po niej tylko złoty pantofelek. Co za historia! Następnego dnia książę ogłosił w mieście wielkie poszukiwania pięknej i nieznajomej księżniczki. Oznajmił, że poślubi tę dziewczynę, na którą będzie pasował złoty pantofelek. Przymierzano więc bucik ochmistrzyniom i damom dworu, oraz różnym pannom w mieście. Na żadną z nich bucik jednak nie pasował. Służba księcia dotarła także do domu Macochy i jej córek. Te, jedna po drugiej, wystawiały stopę w nadziei, że pantofelek będzie na nie pasował. Wcisnął. Kały go na siłę próbowały ze wszystkich stron, ale na nic to się zdało. Pantofelek nie pasował na żadną z nich. Wtedy, siedzący przy kominie Kopciuszek, odezwała się nagle, zwracając się do dworskich sług. Pozwólcie im mi przymierzyć, Pantofelek. A co to ma znaczyć, Kopciuchu? Warknęły siostry. Żarty sobie stroisz? Uciekaj do swej roboty. I książęcy lokaj z zaciekawieniem spojrzał na Kopciuszka. Pantofelek, mają przymierzyć wszystkie panny. Niech przymierzy i ta dziewczyna. Kopciuszek usiadła na stołeczku i włożyła pantofelek. Okazało się, że leży jak ulał. Macocha i złe siostry o nie miały z wrażenia. Wtedy kopciuszek wyciągnęła z kieszonki fartuszka drugi bucik do pary i ten także idealnie mieścił się na małej stopce. A na to wszystko zjawiła się chrzestna matka ze swą zaczarowaną różdżką. Skinęła nią i oto sierotka stała w komnacie ubrana w cudną balową suknię. Wszyscy zrozumieli, że to Kopciuszek. Była piękną, nieznajomą z balu. Złe siostry upadły przed Kopciuszkiem na kolana, przepraszając za wszystkie niedobre uczynki. Ona zaś podniosła je, przytuliła i ucałowała. Była bowiem dziewczyną o złotym, dobrym sercu. Niezwłocznie zaprowadzono ślicznego kopciuszka do pałacu. Na widok dziewczyny książę aż klasnął w ręce. Ucieszył się bardzo, bowiem nie wierzył, że kiedykolwiek ujrzył kochaną. Niedługo później odbył się ślub kopciuszka z księciem, a dobra dziewczyna zabrała do pałacu i ojca, i macochę. I dwie siostry. Kopciuszek na pewno nigdy wcześniej nie myślała o tym, że skoc łóżka stanie się żoną księcia i panią na zamku. Wypełniała swoje obowiązki, ciężko pracowała, zachowała dobre serce i wiarę w to, że można odmienić swój los, jeśli tylko wyjdzie mu się naprzeciw.